Bardzo dziękuję panu posłowi. Pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Proponowane zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych niewątpliwie zmierzają w dobrym kierunku, z jednym zasadniczym ale. Mianowicie w proponowanej nowelizacji dokonano bardzo wyraźnej dyskryminacji obszarów wiejskich poprzez nieobjęcie uprzywilejowanym zapisem nowelizacji terenów rolnych klasy czwartej i szóstej, położonych w granicach administracyjnych wsi. Zastosowanie takiego zróżnicowania pomiędzy miastem a wsią budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wyrażonej w artykule 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszczenie ze strony Sejmu do takiej dyskryminacji spowoduje niewątpliwie zwiększenie i tak już istniejącej dysproporcji w rozwoju wsi w odniesieniu do miast. Spowoduje to zdecydowane wyhamowanie rozwoju inwestycyjnego wsi na rzecz sąsiednich miast. Zwracam się więc z pytaniem do wnioskodawców, czy nieobjęcie obszarów wiejskich proponowanej nowelizacji jest wynikiem niedopracowania projektu, czy po prostu dyskryminacją obszarów wiejskich? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.